Na odcinku Chwaszczyno-Szemud, który jako pierwszy uzyskał zielone światło, trwają już prace. Realizacja ponad 40-kilometrowej drogi ekspresowej ma się zakończyć w drugiej połowie 2021 roku. Za jego realizację odpowiada firma Polakła. Ta sama firma zrealizuje również drugi fragment ekspresówki między Gdynią a Chwaszczynem. Kolejnym odcinkiem będzie ten łączący Luzino i Szemud. Zezwolenie zostało wydane pod koniec października bieżącego roku, a wykonawcą jest firma Budimex. Podstawowym celem inwestycji budowy drogi ekspresowej S6 jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia aglomeracji Trójmiasta ze Szczecinem, przebiegającego z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. Odcinek między Szemudem a Gdynią będzie stanowił jej ważny fragment ze względu na długość, ilość węzłów i skrzyżowanie z istniejącą obwodnicą Trójmiasta. Realizacja trasy to nie tylko drogi, ale m.in. przejazdy oraz wjazdy awaryjne, systemy odwodnienia drogi, budowa i przebudowa sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.